Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Piąta runda turnieju kandydatów, gdzie walczy Jan Krzysztof Duda. Pierwsze miejsce daje możliwość zagrania z Magnusem Carlsenem w meczu o mistrzostwo świata. Gra 8 zawodników wybitni arcymistrzowie. Janek ma ostatni numer startowy według rankingu. Uwaga, z rankingiem 2750, więc y no, mocni przeciwnicy. Przejdę od razu do rzeczy. Jeszcze tylko wspomnę, że Lenowo wspiera Janka technologicznie. Jest partnerem również transmisji i wszystkich filmów z turnieju kandydatów. Zapraszam do analizy. Przeciwnik Janka Alireza Firudzia, 2793 ranking, 19 latek który już przekroczył 2800 w swojej karierze. W ogóle, co ciekawe, E4, E5 i co ciekawe jest, że tutaj ten turniej jest dosyć specyficzny, ma 14 rund, panowie grają dwa razy ze sobą i białymi i czarnymi, więc długi dystans jeszcze przed nami, jeszcze 9 rund zostało albo można powiedzieć, że dopiero minęło 5 rund. No i jedziemy, E4, E5, skoczek F3, Janek wybiera skoczek F6, obronę rosyjską, no i to jest dosyć... Dobry debiut Janka. Janek tutaj ma dobre wyniki w tym debiucie w zasadzie. Można powiedzieć, w tym debiucie nie przegrywa, co ciekawe. Skoczek zbił na e5 i posunięcie d6. Klasycznie atakujemy skoczka. Skoczek wrócił. Skoczek bije na e4. Ruch D4. D3 tak naprawdę nie ma sensu, bo zamyka gońca. Ten skoczek sobie spokojnie wróci i wtedy mamy dosyć symetryczną pozycję. Nastąpiło D4, więc D5, żeby walczyć o te centrum, uwolnić oczywiście gońca z gońca z F8. Koniec zagrywa na D3. Czyli rozwijanie figury w sposób naturalny, normalny, goniec F5. Bronimy też, wyprowadzając tego gońca. Dobre jest to też dla czarnych, że nie ma skoczka H4. Przypominam, Hetman broni. Więc no, tu się w zasadzie wszystko zgadza, to jest teoria. Goniec, fuch, przepraszam, to z rozpędu. Roszada nastąpiła, oczywiście, i goniec na E7. Grają czarne. Wieża E1 podparcie. Tutaj taki nacisk bardziej. Ale tu się oczywiście dwa razy wszystko trzyma, więc jest szybka, roszada. I skoczek z Bena D2. Już jest teraz konkretny nacisk, trzeba coś z tym zrobić. To jest zaproszenie do wymiany, oczywiście ale nie za bardzo tutaj chcemy zbić, bo goniec zbija na F5 i pozycja tutaj białymi mogłaby być po prostu lepsza z uwagi na parę gońców. Tak grać nie wolno. W tym momencie oczywiście przed skoczkiem na, B, na B2 można też zagrać posunięcie C4. C4 też jest możliwością, ruch C6 i tak dalej. Tutaj nie będę się zagłębiał w teorię za bardzo, gdyż chyba nie ma to w tym momencie sensu. Oczywiście tutaj skoczek zagrywa na D2, sprawdźmy co było w partii. I skoczek zagrywa na D6. Cofamy figurę, ale... manovre Tutaj są dosyć istotne. Wymiana tych gońców jest tak najbardziej korzystna czarnymi z uwagi na to, że goniec białopolowy jest silną figurą, która może strzelać w króla. W tym momencie skoczek zagrywa na F1, na co Janek odpowiada spokojnie C6. Zobaczcie, że pozwala też białemu gońcowi zagrać na E2, ale kto by tak chciał grać przede wszystkim? Nie wiem, nie mam pojęcia. Skoczek zagrywa w, ten, w, w tym momencie skoczek na G3 i goniec jest zmuszony wy bić na D3, Hetman wymienił e, i w tym momencie e, dosyć ciekawy ruch, taki e, no, my, no na pewno tu Janek jest przygotowany to nie ulega wątpliwości, ale e, zagrywa skoczek A6 mniej doświadczeni zawodnicy na pewno grają skoczek D7 to też na pewno nie jest złe posunięcie wierzę A8 jest jak najbardziej, ale te lekkie figury no trzeba wyprowadzić jest to obowiązek jak chcemy grać w szachy dobrze Goniec zagrywa na D2 skoczek na C7, manewry właśnie widzimy, że skoczek z bandy już nie jest zbity, nie może być zbity przez gońca, bo go nie ma. I fajnie się odbija właśnie z A6 na C7. Czasami może też zagrać sobie na E6, co jest dobre, oczywiście, i czasami też pilnuje bardzo mocno pola D5, jakby białe tutaj chciały grać przez C4, więc po wybiciu ten skoczek może znaleźć świetną placówkę. To jest taka dobra, dosyć gra strategiczna. Posunięcie B3. I teraz Janek zagrywa wieża E8. E, tutaj e, warte uwagi byłoby zagranie takie posunięcie jak F5. E, ciekawe, e, ciekawe, ale też e, dosyć odważne. Tutaj powiem szczerze, nic się złego oczywiście białym nie dzieje, czarnym również, ale e, chodzi o to, żeby ten pionek wspomógł placówkę E4 i żeby ten skoczek na E4 się fajnie zakotwiczył. I na przykład po takim ludzkim zagraniu. Skoczek E5, zagralibyśmy skoczek E4. I w ogóle po wybiciu skoczka na 4 bijemy pionkiem i pozycja czarnymi byłaby świetna wręcz, e, fenomenalna, bo otwiera się wieża, tego skoczka zawsze wygonimy gońcem. No i będziemy grać tutaj oczywiście e, dosyć żwawo i energicznie w tej pozycji. No ale e, oczywiście to nie jest takie łatwe, że przeciwnicy zawsze wybiją wtedy, kiedy chcemy. Tutaj skoczek mógłby na przykład zagrać na. E, E2 możliwe są też podparcia typu C4. F3 również jest możliwe, ale czasami możemy po prostu zbić tutaj gońca. Więc, na przykład, skoczek E2, dajmy na to ten ruch, moglibyśmy zagrać skoczek E6, żeby tego skoczka uaktywnić. On tutaj w centrum z E6 bardzo, bardzo dobrze się plasuje, ale po ruchu, na przykład, F3. Moglibyśmy wybić, wybić i zagrać na przykład ruch F4, żeby nieco ścieśnić tego skoczka z E2. No ta pozycja jest teoretycznie tutaj równa. Aczkolwiek też ciekawa, troszeczkę inna, mniej symetryczna, to znaczy pionki symetrycznie stoją, ten jest bardziej wysunięty, no ale Janek nie chciał tak grać, zagrał równie dobrze, solidnie oczywiście wieża E8, ja tylko pokazałem alternatywę, jaka mogłaby istnieć do próby zaostrzenia gry poprzez ruch F5 oczywiście. Tutaj po tym posunięciu zostało zagrane C4. Janek, goniec f6. Mi się podoba czarnymi pozycja, yy, dlatego że ten goniec f6 jest trochę lepszy chyba od tego gońca d2, tak ciupkę ciupkę, yy, że tak się wyrażę, bo on strzela w pionka w centrum. Oczywiście to nie jest tak, że tu już wygrana czarnymi, absolutnie nie, ale takie mikro, mikro, jakieś tam nadzieje mogą się pojawiać. Silnik mówi, że mikro przewaga białych, ale to, to akurat nie wierzę. Wieża zbiła, przepraszam, wieża zagrała z A na D1, na co Janek zbił na E1, wieża zbiła i pionek na C4, i teraz mi się zaczyna podobać. I teraz, moi drodzy, zatrzymajmy się chwilę i spróbujmy znaleźć bardzo fajne, strategiczne posunięcie czarnymi, które daje pewnego rodzaju możliwości Aktywnej gry, tak uważam. Tutaj ten ruch to posunięcie B5. Bardzo ciekawe posunięcie. Przede wszystkim atakujemy pionka, która, który pilnuje pola D5. Bardzo ważne pole na D5. No i teraz w tym układzie. Oczywiście tutaj jak białe zagrają posunięcie C5, no to czarne mily czujemy się super, no bo skoczek zagrywa wtedy na C4. Przypuśćmy, zagramy tak, zagramy tak, no i czarne mają świetne pole dla skoczka. Oczywiście to jest taka taka mikro, mikro dla czarnych, przewaga na pewno goniec uderza fajnie w pionka, ale... To nie jest takie proste. Z Alirezą tutaj pionek wybił i wybił pionek. Zdecydowanie to jest dobry ruch. Tu pionki się złączyły. No i Alireza zagrywa najlepszy ruch chyba w tym momencie. Jednak nie za darmo dają 2 700 i 2,800, 800. To znaczy nie dają, ale oczywiście on jest fantastycznym zawodnikiem i dobrze czuje grę. I zagrał w tym momencie goniec A5. To jest bardzo ważne posunięcie, dlatego że tak poniekąd ten goniec można powiedzieć był troszeczkę bezrobotny. Tak minimalnie. To mi też tak trudno stwierdzić od razu, ale zobaczcie, że po zagraniu gońcem, on, białe tutaj stwarzają czarnym pewnego rodzaju problemy. Wiążą skoczka i nie pozwalają skoczkowi zagrać na fantastyczne pole D5. To jest naprawdę bardzo dobry ruch, uważam. Na co trzeba grać dosyć. Dynamicznie. No tutaj Hetman C8 można by było oczywiście zejść. Janek zagrywa skoczkiem na C4, wyjaśniając sprawę z gońcem. Goniec wybił, rzadki widok kiedy goniec bije skoczka, ale w tej sytuacji tu się wszystko absolutnie trzyma. Skoczek zagrał na E4. No właśnie. I pytanie, czy tym gońcem odejść, czy nie. Otóż Janek zagrał Hetmanem na D8, broniąc gońca. Co tak naprawdę mówi tu praktycznie o. Znaczy, to pokazuje, że praktycznie chce remis, ale takie są może zamiary. Inaczej. Co by było po odejściu gońcem? To sobie sprawdźmy zdecydowanie. Właśnie Skoczek zagrywa wtedy na C3 i robił się małe problemy u czarnych. Dlatego, że tutaj grozi wzięcie na B5. Jakbyśmy zagrali Hetmanem. To skoczek zbija pionka. No i tutaj wisi skoczek, więc trzeba odbić i wieża odbija. No i ta pozycja jest po prostu zdecydowanie lepsza. Białymi, jest pionek więcej, po prostu. Dlatego też Janek, no bardzo ładnie zresztą też nasz rodak tutaj wyczuł sprawę, zagrał Hetmanem na D8. Znaczy, no, wyczuł, no policzył po prostu, na pewno policzył. Posunięcie A4, podważanie pionka, który broni skoczka, bardzo fajne normalne posunięcie, warto z tego korzystać, z tych analiz, e, znaczy nie tylko z moich oczywiście, ale analizować partie warto, żeby znać pewne motywy. A6 oczywiście, AB, AB i skoczek na C3. Widzimy ten sam układ ze skoczkiem C3, tylko że już goniec nie jest tutaj atakowany przez wieżę. To są takie mikro niuanse, ale jakże ważne. Hetman D7. Jak zagra skoczek, no to Przegra na białych, oczywiście, bo widzimy tutaj jest Hetman na jednej linii, więc skoczek E5 w ogóle nie wchodzi, ale taki ruch oczywiście też rozpatrywać czasami trzeba, jak już gramy takie posunięcie, kiedy nas figura może dosięgnąć. Wieża zagrywa na B1 i skoczek na D6. I teraz, moi drodzy, następuje seria uproszczeń, ale uwaga, nie jest to takie oczywiste, jak mogłoby się wydawać. W tym momencie skoczek zbił na B5. Jak grać dalej czarnymi? Otóż Janek zbił tego skoczka i wieża zbiła tego skoczka. Tu, o, tu absolutnie nie można zbić Hetmanem, e, dla jasności, no bo wybijamy, wybijamy. No i wieża A8. 0,1. E, wieża się zasłania, potem skoczek, i jest mat na końcu. E, no ale to już jest łatwe. E, tutaj w, te, w tym układzie wieża zbiła na B5. Wieża dała szacha. Przepraszam, wieża nie dała szacha. Mój błąd, yy, nie wieża dała szacha, bo po prostu wieża B1, sorry. E, tutaj goniec zbił na D4. O właśnie bardzo odważne posunięcie i teraz e, no to jest dobrze przeliczone czarnymi. Odbicie piątka. I czy czarne tracą tutaj figurę? No nie, czarne nie tracą tutaj figury, e, dlatego że jest skoczek na D4 i teraz jest właśnie wieża na A1. N no i jak w tej pozycji grać? Aż mi powietrza brakuje czasami. Tutaj wieża zagrała na B1. I teraz pytanie do moich drogich widzów: jak grać czarnymi? Otóż, jedyny ruch, który daje tutaj pozycję remisową, no to jest po prostu Hetman B1-4. Nie możemy zbić tutaj Hetmanem, bo jak wybijemy skoczka, to dostajemy później mata na samym końcu. No więc Hetman B1-4 bardzo ładny ruch na odciągnięcie hetmana z D3. Hetman nie może wybić, bo jest mat. Hetman zagrywa na F1. W tym momencie wymiana wieży nastąpiła. No i lufcik, tak zwany. Tutaj panowie zagrali jeszcze kilka ruchów i zgodzili się na remis. No cóż, e, można powiedzieć, że partia bezbarwna, ale e, ja jestem bardzo zadowolony z wyniku naszego rodaka, dlatego że zremisował bezproblemowo czarnymi. Widać, że gra stabilnie, a to jest bardzo ważne. Nie przegrywa, ma 5 remisów, 2,5 punktu na 5. Bardzo dobry wynik, uważam, póki co. I w takim turnieju nie przegrywanie partii jest bardzo, bardzo dobre. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.